Remigiusz Mróz skomentował nowe Joanny Opost jest chemia? Sygnały dotyczące tego, że Remigiusz Mróz i Joanna Opost mają się ku sobie, pojawiały się już jakiś czas temu. Pisarz uczyni lektorkę bohaterka jednej ze swoich powieści pod tytułem Nie ufaj mu. Szczęśliwa gwiazda pochwalila się tym faktem w sieci i uruchomiła tym samym falę spekulacji. Joanna Opost i Remigiusz Mróz spotkali się na gali rozdania bestsellerów Empiku. Pisarz był nominowany do nagród w kilku kategoriach i ostatecznie zgarnął statuetkę za najlepszy kryminal i thriller. Aktorka towarzyszyła mu podczas wydarzenia, siedziała obok niego, a także otwarcie mu kibicowała. Kiedy Remigiusz został wyczytany ze sceny jako laureat, przyjaźnie poklepała go nawet po ramieniu. I w tym momencie fani tej dwójki oszaleli. Mróz od dawna reaguje na zdjęcia i nagrania zamieszczane przez Opozdę na Instagramie. Aktorka, która uchodzi za jedna z najpiękniejszych Polek, dzieli się w sieci migawkami dotyczącymi swoich projektów zawodowych. Ale te z urywkami z życia codziennego. Laczy bowiem rolę aktorki z byciem mama, w mediach społecznościowych chętnie pozuje ze swoim synkiem ze związku z Antonim Królikowskim. Jakiś czas temu Asia zamieściła w internecie fotkę z wanny. Obok takiego zdjęcia nie dało się przejść obojętnie. Postem zainteresował się również Remigiusz Mróz, który napisał, skomentowałbym. Ale nie chcę wywołać skandalu. Wygląda na to, że pisarz doskonale się bawi, gdy pod ostatnim nagraniem, na którym Asia pozuje w seksownej czarnej mini. Również pojawił się jego wpis. Aktorka pochwaliła się wideo, na którym pokazuje kulisy jednej z ostatnich sesji zdjęciowych. Wygląda tu jak milion dolarów. Jedna z internautek, która zauważyła, że Mróz tylko polubił nagrania Asi. Wywolała go do odpowiedzi. Szukam komentarza od pana Remigiusza Mroza napisała. Na odpowiedź pisarza nie trzeba było długo czekać. Nie nadawał się do upublicznienia odpowiedzial. Warto dodać. Zarówno dziennikarze, jak i fani pisarza oraz aktorki często dopytuje o to. Co ich laczy Opozda przyznaje, że bardzo się lubia. Otwarcie mówi, że czyta jego książki i pasuje jej humor Remigiusza. Z kolei najbardziej poczytny twórca w Polsce podgrzewa atmosferę, odpowiadając na tego typu pytania w charakterystyczny dla siebie sposób. Dzieli się w internecie memami, z których wynika, że para się spotyka. Co o tym sądzicie?